Zaczniemy tak 10 pomyśl, żeby jeszcze poczekać na spóźnianskich. Nie ma co czekać? Zaraz. Ajdę. Okej, możesz zacząć za 5 minut, tak myślę, że możesz zacząć. Już teraz? Tak, później możesz obciąć to. Możesz tam posunąć? Tam jest jeszcze dużo miejsca, jeszcze się 30 osób przynajmniej zmieści. Tak na moje oko. A mam podwójne oczy, więc... Proszę? O, panie, że przecież pokój jesteś tutaj? Dajby coś, bo tam trzeba przekręcić, przekręcić to kręć. Weź tą gitarę, weź tam w ogóle tą gitarę. Nie wiem. Do tego, Adama, że pasuje tak. Jeszcze nie zaczynasz? Jeszcze nie. Jeszcze... Tak, już. Można, o, właśnie, można się wysikać. Dokładnie. Coś trzeba robić. Żeby po prostu się skupić. Okay. It's good to do before the concert. Słuchajcie, tam z miejsca, tam są dwa wola koło ciebie, czy są zajęte? Jeszcze tam są dwa wola, tak? Aha, czyli tam 4 osoby. Na zdrowie. Aha, dobra, bo dla tych, co przyszli trochę później. Dzisiaj jest święto wina. Obchodzimy święto wina. W Bułgarii się obchodzi w ten dzień, w 14 lutego, święto wina. Tryfon Zaryzan. Tryfon Zaryzan, tak? Tryfon Zaryzan. This is the day of cutting the grapes. Branches. Branches, tak. Dzień zrywania. Przecinania kiści. Zariazwane na luzyty. Także jak ktoś chce świętować razem z nami świętowina, to zapraszam. Jest, no, przyciśnijcie się jakoś. Możemy też są kubki, jest wino, także nawet można podawać, prawda? Tak, jak najbardziej. Today, Brian, it's a celebration of wine. Yeah, you've heard about this. So it's not the Saint Valentine Day, no, it's not. It's a celebration of wine, and you can drink if you want. There is a wine, Bulgarian wine, the French wine. Jeszcze oprócz tego, że jest wino. Cześć. Tak, chyba będę powtarzać to bardzo często dzisiaj, że jest wino. O, cześć! Wiesz, że dzisiaj jest święto wina. Może być.
A oprócz tego, że tutaj jest wino, kubeczki, można się częstować jak najbardziej, to jeszcze jest postawiona taka puszka. Jak ktoś nas chce wspomóc finansowo po koncercie, to zapraszamy. Ta puszeczka jest dla mnie bardzo wyjątkowa, bo ja na co dzień grywam na ulicy i taką puszeczkę mam zawsze przy sobie. I ludzie czasami wrzucają, czasami nie wrzucają, ale na ulicy bardzo fajnie się gra, bo uwielbiam to. To jest moja energia. Dobra, chyba będziemy zaczynać powoli. Myślę, że to już jest czas. Nie, w ogóle ja potrzebuję mikrofonu, jak tak mówię do was teraz? Nie. Słychać? Tak. Dobra.